Paczka jest to projekt Stowarzyszenia Wiosna, realizowany od 2001 roku. Polega on na niesieniu mądrej pomocy, takiej, która nie uzależnia najbardziej potrzebujących rodzin, ale która daje im impuls do zmiany, do tego, aby stawali się lepszymi, do tego, aby dostrzegli w sobie jakiś potencjał. Ten potencjał jest również dostrzegany w wolontariuszach, którzy poprzez udział w Paczce mogą się rozwijać, a także w darczyńcach, którzy pomagają rodzinie. Jest to głównie pomoc rzeczowa w postaci środków żywnościowych, środków czystości, brakującego sprzętu AGD, zabawek dla dzieci, artykułów szkolnych, odzieży. To, co rodzinie na daną chwilę jest najbardziej potrzebne do egzystowania. Moja główna działalność skupia się wokół organizowania Szlachetnej Paczki w Przemyślu. Wprowadziliśmy ją razem z bratem do Przemyśla 5 lat temu i od tej pory ta paczka jest tutaj prowadzona przez 4 ubiegłe lata przeze mnie, a teraz pałeczkę przekazałam innej osobie, żeby ta inna osoba mogła się rozwijać i żeby może coś nowego zaproponowała paczce, ale cały czas w niej działam i zachęcam nowych ludzi. Ale chodzi mi właśnie o darczyńców. Po prostu to jest niezwykłe, w jaki sposób oni chcą co roku tą paczkę robić i włączają do tego coraz większą liczbę osób, znajomych, kolegów, koleżanek z firm. Naprawdę nie musimy aż tak bardzo szukać tych darczyńców. Oni sami wiedzą, że z roku na rok jest paczka i zachęcają innych do robienia tego, a potem opowiadają nam swoje wrażenia, że jak fajnie przygotować paczkę dla konkretnej rodziny, że powiedzmy, mała Alicja będzie się cieszyła z różowej lalki i chodzą po sklepach, szukają takiej właśnie konkretnej lalki i dla nich to jest wielka radość.